O! O! Dobra! Działa, jak tutaj mamy... Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Żebarta, to co widzicie, to jest kolejny odcinek My Summer Car. Moi drodzy, kurde Bela, w ostatnim odcinku, tak jak mówiłem, kurde umarłech, ale nie tym razem, moi drodzy, pozor. Dobra, w każdym razie, ponieważ zostało mi tutaj powiedziane dokładnie, w jaki sposób mam zrobić tak, żeby to działało w jakiś tam przyzwoity sposób, w sensie to tutaj Prince Cortez oczywiście ślę uściskim do ciebie, mordo, ponieważ powiedziałeś mi, że tak naprawdę mogę sobie tu napinkalać w to auto ile chcę. No więc tak zamierzam, póki... O Jezus, nie to chciałem. Na pewno. Dobra, musimy tak sobie tutaj zrobić. Tutaj tak zrobić, ponieważ trzeba... Napisał mi Prince Cortez, bardzo ładnie, ej Shepard, ale tu po prostu się nie przejmuj, ponieważ jak się zapiszę i odpiszę tę grę, to... Po prostu muszę pchnąć tutaj w dobrym kierunku. O właśnie. O nie, to nie to chcemy. Okej, dobra, to autko idzie. O, jeszcze raz. Jeszcze raz, dobra. Przypomnę tylko, że jeżeli odcinek wam się podoba, zapraszam do łapkowania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do łapkowania w dół, wszelkie potrzebne linki znajdują się oczywiście w opisie tego filmu, gdzie również zapraszam. Okej. Dobra, powoli. Tylko przód trzeba zanurzyć delikatnie. Okej. Jeszcze troszkę. Dobra. Może jednak mimo wszystko tutaj sobie powoli tutaj byśmy tak jeszcze to pchnęli. Dobra, czy to jest... Dobra, wow. Dobra, i powinno już być. Dobra. I musimy teraz chwilę odczekać wobec tego. Czy tutaj tu zrobi jakiś nam puf. Powinno, tak powinno być. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda to cholerne... To cholerne auto... odczarować, no nie wiem. Poczekajmy chwilę i widzimy się za momencik. Okej? Wygląda jakby... Wow. Wygląda jakby miało działać. Okej, więc... Gniazdo szarszungów, kurde belatywy. Cholerne, dobra. To zróbmy w takim razie mały test. Mam nadzieję, że się nie zabije, bo jak tak, to się zabije. Ale zanim! Nie. Wiecie, co ja zrobię? No, Shepard. Teraz jednak wolę mimo wszystko jednak troszkę przeryzykować. Jak nie, to po prostu się przekimamy w... halo? Ej, to jest? Czemu się nie mogę tutaj... Czemu ja nie mogę zapisać gry? Halo? Czyli jak rozumiem, muszę... próbować tak! Zazwyczaj się to kończy źle. Też nie pamiętam, żeby zrobiło coś takie pyk czy coś. Dobra, spróbujmy i będziemy w takim razie... próbować to holować wobec tego. Ech.
Dobra, chodź tu. Wygrzebujemy cię. Dobra. Dobra. Okej, niech sobie to pracuje. Bo potrzebuje światła. Proszę teraz, żeby to... Halo? Halo? Już? O! O! Dobra! Działa, jak tutaj mamy... Fuel, benzin, totalnie puste. Okej! Well, that's good. Cieszy mnie to niezmiernie wobec tego. W takim razie będziemy sobie musieli to w jakiś sposób to tutaj przetransportować. Kurde bela, dla mnie też tu jest ciemno, także proszę się na mnie nie denerwować. Gdzie jest ten? O, tutaj jest, okej. Dobra, i teraz tutaj sobie jeszcze bardziej to... O, co jest? O, coś tu jest, dobra. Wobec tego tak. Dobra, więc tak. Musimy sobie tutaj... O Jezus, gdzie to? Ej, gdzie to jest? Ja tego nie widzę. Można podglądzić gdzieś tu, o tu. No, no jak Boga kocha... O, tutaj jest. Dobra. Wobec tego mamy już auto. Okej. Nic tu nie widać. Ja pinkole, dobra. Naprawdę tu nic nie widać. O. Dobra. Może po prostu go pociągniemy w takim razie. Czy dałoby rady? Nie mam pojęcia, będziemy musieli próbować. Dobra, wyjdźmy z tego. I teraz tak, tu widzę to jest. O, jest gdzie jest ten? Throwing hook. Gdzieś, o. Czekaj, tutaj gdzieś. O, gdzieś. Dobra. Dobra. W takim razie musimy, jaką mamy tutaj, bo najważniejsze jest w sumie też to, że, fajne. Mamy godzinę północy. Dobra, więc w takim razie. Dobra. Musimy to jakoś tutaj to przeprowadzić, tak wiecie, w miarę legitnie. Okej. Dobra. Widzę już, że będzie problem natury... Natury bardzo różnorakiej. Dawaj. Jedziemy? Damy radę? Damy radę, dobra. O nie, dobra. Teraz postaram się wrócić w takim stanie do kurdebela domu. Albo ty, a właśnie. Ale czekaj, ja sobie nie zrobię jednej rzeczy. Gdybyśmy na przykład... Czekajcie. Czy
Gdzieś tutaj to musi być. Gdybyśmy na przykład... O, wipers... O, o... Dobra... Przecież ja tu się mogę zdrzemnąć! A? O nie... Chociaż... W sumie czekajcie... Okej... Okay. Mogę? Nie, o, o, o... Going to sleep. O! O! Jest! Dobra. Dobra, tu nam się troszkę spsuło. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby po prostu też. O, jest. Dobrym pomysłem byłoby tym zajechać nie do domu, tylko najpierw do. Do... Po paliwo, tak? Jakby... Dobra, o i teraz wszystko widać, teraz, teraz to ja mogę, wiecie... Dobra... Jedziemy w takim razie, dobra, kurde bela, zwierzamy, kurde bela, nareszcie coś wyszło, proszę państwa. Ja się cieszę. Nie wiem jak wy, chociaż podejrzewam, że będzie to trwało miliard lat. Ale no... o! Ale na całe szczęście udało się tutaj wszystko w miarę porobić. I te cholerne szarszungi. I to wszystko. Udało się. Być może przegapiłem w ogóle, pisaliście ostatnio, że Ej Shepard, bo to w sumie jest tak, że na początku pierwsze spotkanie z wujkiem jest jakby bez jego wana i jakby trzeba to w taki sposób zrobić. Wobec tego także... O, tutaj nie zamknę sobie drzwi. O nie. Wobec tego tak też jakby będę musiał zrobić. To jest na pewno tak. I też pasowałoby... Dobra, tutaj trzeba zakręcić tak w miarę powiedzmy. No i jedzie to jako tako. Dobrze, nice. Tak, także mówiliście, żeby na pewno to zrobić i na pewno też ciszyłem trochę tę grę, bo jakby strasznie głośna jest, nie wiem dlaczego. I nie da się jej w żaden sposób w opcjach jakby tej growych zrobić, ale także, przepraszam, mówiłem o tym, że pierwsze spotkanie z wujkiem będzie właśnie tym spotkaniem, można by powiedzieć, jakie to jest w ogóle fiu, okej, powiedzmy. Że pierwsze spotkanie właśnie z wujkiem jest jakby tam u niego gdzieś tam na zewnątrz, dopiero potem się dostaje i on się jakby dopiero po pewnym czasie robi. Kurde bela. Nie mamy za bardzo jak po to sięgnąć. W każdym razie mamy tutaj wszystkie najważniejsze rzeczy, mamy autko, mamy to, mamy to, mamy śmamto. No. I ktoś tutaj ostatnio pisał, że Ej Shepard, ale narzekasz na to, że gra jest... że gra, symulator życia jest realistyczny w ogóle. Ja mówię, nie wiem chłopcze, czy jakby zrozumiałeś moją wypowiedź w ostatnim odcinku. W ostatnim odcinku ja mówiłem o tym, że kurde blaszka to jest trochę... Wow. On tak tutaj dziwnie jedzie, powiem wam. Może byśmy tak bardziej w tę stronę zjechali. Halo? 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 Nie ściągaj tak. Tam jest... To wygląda jak miał zaciągnięte, szczerze powiedziawszy trochę... no nie wiem. W każdym razie, że jakby chłopcze, moją odpowiedzią i jakby celem o mojej wypowiedzi na temat tej gry nie było to, żeby w żaden sposób ujmować symulatorom życia, w cudzysłowie, takim troszkę simowatym, powiedzmy, rzeczom jakiegoś honoru, czy powiedzmy tam jakiegoś zakresu, czy jakiejś konwencji gry. Tylko mnie po prostu najbardziej denerwowało fakt tego, że ta gra próbuje uchodzić za takowy symulator, natomiast i jest w wielu aspektach bardzo, bardzo skomplikowana, natomiast w wielu najbardziej podstawowych aspektach ma dość duży problem. Zresztą myślę, że wszyscy się o tym doskonale przekonaliśmy na wielu płaszczyznach, każdy z nas to sobie kiedyś tam przeżył, więc myślę, że wszyscy wiemy, o czym ja mówię w tym momencie, prawda? Prawda.
Więc jakby troszkę nie jest tak, jak mówisz, że narzekam na to i w ogóle, że ja pierdzielę Shepard, w ogóle jak może jestem takie... Nie o to chodzi. Ale dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że ja się tutaj wyrobię. Jesus Chrysler. Okej, okay, dobra. Jest fajny. Jakby też jest mały problem polegający na tym, że nie mam tego śrubokręta, bo gdybym miał ten śrubokręt, to myślę, że uruchomił sobie to auto i pojechał nim. Natomiast sobie nie mam. Tu jest ból. Tak zastanawiam się w sumie, co zrobić jakiegoś takiego najbardziej produktywnego. Czy pojechać autem? W sumie, czy by się zmieścił tam do tyłu ten komes, ponieważ można to dowieźć po prostu do miasta. Dowieźć do miasta, zatankować go, pojechać po śrubokręt, odstawić traktor, pojechać motocyklem, wrócić po to tutaj i będzie wszystko cacy i wtedy będzie wszystko działać, tak jak działać powinno. Ej, to w sumie nie jest głupi całkiem pomysł, żebyśmy to zostawili po prostu w mieście. No. Także teraz potrzebujemy po prostu sobie zatankować go, plus sobie coś zeżryć i plus sobie się napić. I będzie wszystko tak jak talala. Tak jak być powinno. I mam coraz mniej kasy, to mnie niestety martwi. O Jezus, naprawdę strasznie. Nie, jak sobie myślę, że w taki sposób miałbym tutaj to wszystko tutaj do mia... O matko, ale bym się tutaj z 3 godziny życia wyjęte. No, mniej więcej. Dobra, no ale musimy go chociaż do tego jednego sklepu dowieść. Okej, okay, dobra. Zanim cokolwiek zrobimy dalej, ponieważ być może to mi się już dalej nie udać, a bym był bardzo zły, gdyby tak faktycznie... Ej, Jezu, już myślałem, że nie mogę zapisywać znowu. Ja pierdziela, specjalnie to robię też 2 godziny później, żebym mógł sobie po prostu teraz pójść kupić chipsiki tak zwane. Zaorać to nektarem bogów i ruszyć dalej w trasę. Samym traktorem i po prostu sobie już zawziąć tylko, dobra, którą mamy godzinę? 12 równa, dobra. Może w takim razie, dobra, tu mamy hangar. Więc tak, dzień dobry. Dobra, to po prostu musimy opening the bag i hangar. O, właśnie. Także te chipsiki są dość zdradliwe. Ale jak zrobimy tutaj taki... Pickens. Dobra. O Jezus, ale tego... Matko Bosko, ile tutaj tego jest? Ile tego spragnienia tutaj się nawaliło przez to? Dobra. Dobra, w takim razie dziękuję bardzo. Dobra, myślę, że jak sobie zrobimy tutaj... Łe. Dobra, entering driving mode. Dobra, tutaj mamy sobie powiedzmy tak... Aha, bo to się urwało. Dobra. Tak, takie rzeczy zapomniałem, że przecież to jest... Że ta gra nie przewiduje niestety innych scenariuszy możliwych. Dobra, tutaj sobie zrobimy tak. Dobra, musimy wyjść z tego. Jesus Chrysler, ale dobrze. To jest najważniejsze, że tutaj się wszystko to robi tak, jak ja bym chciał, żeby się robiło. I teraz tutaj, prawda, i... Dobra, możemy to sobie w sumie... Możemy tutaj to delikatnie, dobra, removal. Dobra.
Okej. O! Okej. Możemy dzięki temu tutaj sobie tak. I to ma być benzyna z tego co widziałem, więc. Dobra. Dobra, tak. O. Tutaj teraz wjedziemy tak. Dobra. Dobra. Ech. I tutaj możemy już zatankować. Tak mi się wydaje. A nawet jeśli, to w sumie nie muszę tego teraz zrobić, tak sobie teraz myślę. Come on. No nie, ale bo w sumie no ja muszę to teraz zrobić. Ja pierdzielę. Z tą grą to jest czasami tyle pinkolenia, że to jest aż po prostu. Dobra, tak. Teraz tutaj zawracamy sobie tak. I pyk. Jeszcze troszkę. O, jeszcze troszkę. Dobra. Ja myślę, że ja sobie zatankuję, moi drodzy, i ja sobie już pomiędzy odcinkami wrócę, bo naprawdę to jest, tutaj są już takie ekwilibrystyki odwalane, że to jest po prostu szok. A też nie chcę, mówię, stracić tego wszystkiego, co mam, więc tak, proszę mi to dać, to mi dać. Dobra, idealnie. Idealnie, w takim razie, tak jak być powinno. Woo! Udało się coś w końcu zrobić z tą grą. Dobra, więc to tak do połowy, bo więcej nam myślę nie będzie trzeba. Gdzie tutaj jest? 0,61? Ale co tutaj, o co tu chodzi? Litry. To jest 61. Aha, dobra, i tutaj mi rośnie. No dobra, no tak możemy w takim razie tutaj jeszcze zrobić. 80, 90, stówka. Dobra, możemy do pełna to walnąć, w sumie czemu by niby nie. Dobra, aha, proszę mi tutaj. Okej. Można to zapłacić tutaj? No, 118, tak jak chciałem. Dobrze, ale moi drodzy, wobec tego wyłączymy sobie to tutaj i zakończymy ten odcinek tak. Bo nie ma sensu tutaj dalej jakby robić, a ja sobie mówię, to po prostu poza odcinkiem zrobię i też po prostu tak będzie prościej, łatwiej i przejrzyściej. Dobrze, moi drodzy, także w końcu coś się udało, łopatologicznie po mojemu, ale się udało, także zapiszmy sobie, żeby tu się na pewno wszystko mi tutaj ładnie zrobiło. Mamy w końcu jakieś auto, nie tylko traktor, bardzo mnie to cieszy. Także, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję serdecznie, to był kolejny odcinek My Summer Car, ja byłem Szabar, dobrze, trzymajcie się, no i pa, pa!